Cześć, nazywam się Darek Dopierała. Witam Cię po raz kolejny. Czasem otrzymuję zapytania o możliwość spotkania albo konsultacji. Oczywiście nikt i nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości z racji odległości albo z innych powodów, czasami można wykorzystać technologie informatyczne do tego, żeby się spotkać za pomocą Skype'a. Proponuję spotkania grupowe z wykorzystaniem właśnie Skype'a. Spotykalibyśmy się raz w tygodniu na około 1,5 godziny. Byłyby to spotkania 45-minutowe z 15-minutową przerwą. W grupie będzie od 4 do 12 osób. Jaki jest cel tych spotkań, tej grupy? Psychoedukacja w zakresie uzależnień bądź współuzależnienia. Oczywiście te grupy powinny być oddzielne od siebie. Spotykalibyśmy się raz w tygodniu i omawialibyśmy problemy, które się pojawiają, sytuacje, to z czym przychodzisz na zajęcia, ale również pracowalibyśmy nad konkretnymi tematami związanymi z uzależnieniem, a w drugiej grupie ze współuzależnieniem. Byłoby to coś w rodzaju wirtualnych, internetowych sesji grupowych. Ale tak jak wspominam, nie jest to terapia, ponieważ terapia prowadzona jest indywidualnie twarzą w twarz albo grupowo twarzą w twarz. Jestem przekonany, że takie spotkania mogą pomóc Tobie w zdrowieniu. I tak jak w każdej sytuacji, kiedy mówimy o grupie, obowiązują pewne zasady. Powiem tylko o kilku, bo całą listę zasad znajdziesz na mojej stronie internetowej. Po pierwsze, spotykamy się regularnie. Nie ma spóźnień. Po drugie, zobowiązujesz się do utrzymania abstynencji. Jeżeli coś się wydarzy pomiędzy sesjami, to o tym mówisz. Po trzecie, udzielamy informacji zwrotnych, z którymi raczej nie dyskutujemy. Bo przecież nie o to chodzi w takich zajęciach. Omawiamy swoje trudności, ewentualnie udzielasz też informacji zwrotnej innym członkom grupy, jak Ty patrzysz na problemy czy na sprawy, które dana osoba porusza oraz co Ty w sobie czujesz w związku z tą sytuacją. Bez ocen, bo to nikomu nie służy. Chcesz poznać szczegóły? Zapraszam na moją stronę internetową. Darek Dopierała.